Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznawczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Drodzy, w liturgii Kościoła jest troszeczkę jak teraz na zewnątrz w pogodzie. Są ciepłe dni, takie piękne, ale bywają już zimne dni. Wiemy, że jak temperatura spada, zaczyna się chłód, zbliża się zima. I jest to naturalny proces. Akurat w Nowej Anglii mamy 4 pory roku, więc zima jest może bez śniegu czasami, ale temperatury spadają. W liturgii zbliżamy się do końca roku liturgicznego, czyli jednocześnie do początku Adwentu. Jak wiecie, Adwent rozpocznie nowy rok liturgiczny. Zaczniemy przygotowywać się na przyjście Pana Jezusa. Będzie to przygotowanie do Narodzenia Pańskiego. Czas poprzedzający Adwent nie tylko będzie poświęcony naszej zadumie, no bo przecież już niedługo listopad, wypominki, nasze odwiedziny cmentarzy i całe skupienie modlitewne Kościoła w listopadzie za dusze w czyśćcu cierpiące, za naszych wiernych zmarłych, za tych bliskich, którzy już odeszli. Jest to piękne, że właśnie miesiąc listopad staje się tym miesiącem pełnym zadumy, jakby przygotowywał nas w tą ciszę Adwentu. I wiemy dobrze, że w Adwencie nie będzie chodziło tylko o przygotowanie do Bożego Narodzenia, ale będzie przede wszystkim chodziło o przygotowanie na przyjście Pana Jezusa na końcu czasów. I właśnie o tym jest dzisiejsza Ewangelia. A zatem, tak jak czujemy, że się czasami robi chłodniej i zbliża się zima, tak samo liturgia już powoli zaczyna przyjmować i w Słowie Bożym, i w modlitwach to wyciszanie. Będzie się coraz częściej teraz w Ewangelii pojawiało temat czasów ostatecznych, przyjścia powtórnego Pana Jezusa, końca świata, inaczej mówiąc. Jeżeli dzisiejsza Ewangelia właśnie o tym nam mówi, to przede wszystkim w tej przypowieści, o której Pan Jezus mówi, o dobrym gospodarzu, o dobrym słudze,
który nie pozwoli włamać się, gdyby wiedział złodziejowi, gdyby wiedział, o której godzinie przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby się mu włamać. W rzeczy samej chodzi w tej przypowieści o dobre przygotowanie. Na co, kochani? Na przyjście Pana. Pierwsze przyjście dokonało się w żłóbeczku. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Chrystus, Słowo Boże, odwieczny Syn odwiecznego Ojca, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Od tego momentu już nic nie jest tak, jak było. Przypomnijmy sobie szkołę Maryi i nasz początek kateches fatimskich, kiedy mówiliśmy o objawieniach. Pamiętacie, mówiliśmy, czym jest objawienie. I że każde objawienie, zjawienie, przyjście Matki Bożej, świętych, aniołów ma nam tylko pomóc w zrozumieniu tego jedynego objawienia, które już się dokonało. Bo Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia. Wszystko Tobie Pan i Bóg dał już. Masz wszystko, co potrzeba, aby się zbawić. Masz Słowo Boże, masz sakramenty, masz naukę Kościoła i masz modlitwę. Obecność Boga w Twoim życiu jest konkretna, wyrazista. Krótko mówiąc inaczej, nie ma dla nas wymówek, że ja czegoś nie wiedziałem, nie umiałem, nie dostałem. Wszystko dostaliśmy. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym, Bóg objawił się w pełni. To znaczy, Pan Bóg dał nam w Panu Jezusie wszystko, co nam potrzeba, aby się zbawić. My to mamy. Kościół nam to daje, podaje w mądrości Słowa Bożego i w sakramentach, w sposób szczególny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. A więc, kochani, to, co teraz się dzieje, Najświętsza Ofiara, to jest ten moment i to miejsce, gdzie Bóg daje Ci wszystko, co potrzebne do życia wiecznego. W rzeczy samej daje Ci swoje Słowo i daje Ci obecność Jezusa Chrystusa. Nie symboliczną, jak nauczają religie protestanckie, jakiś znaku, w jakimś obrazie, ale obecność rzeczywistą, jak naucza Kościół katolicki. Nieprzerwanie od momentu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, od momentu ostatniej wieczerzy, a więc Jego męki i śmierci, Kościół nieprzerwanie naucza o prawdziwej, realnej, czyli rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Kochani, to są bardzo ważne rzeczy, abyśmy sobie to tak głową, umysłem przyjęli i sprowadzili do naszego serca. Bo nawet jeżeli jest nam ciężko zrozumieć obecność Pana Jezusa w Przenajświętszym Ciele, w krwi, w hostii i w winie, rzeczywistą obecność, nawet jeśli nam to ciężko zrozumieć, to nie załamujmy się, bo i aniołowie klękają przed tą tajemnicą. Ale sprowadźmy to do naszego serca. O Jezu Boże utajony, serce moje Cię czuję. Choć kryją Ciebie zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Słowa siostry Faustyny. Zobaczcie święci, którzy mieli to niezwykłe wyczucie, że Bóg jest obecny. Że On tu jest. A zatem, czego nas uczy dzisiejsza przypowieść ewangeliczna? Czego nas uczy Pan Jezus? Sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ewangelia nie mówi nam tego, aby nas przerazić, aby nas zastraszyć, bo to są z kolei znowu protestantyzujące tendencje w kaznodziejstwie, przesadzone, przelukrowane.
I my wiemy o wszystkich sektach, które robiły różne głupstwa, bo już Bóg przyjdzie tu w tym momencie. On przyjdzie, wiemy, ale tego nie wie nikt kiedy. Natomiast my mamy się przygotować, aby ten dzień przyjścia Pana Jezusa nas nie zaskoczył. Co to oznacza dla nas? No, jeżeli powiem, mamy być dobrymi ludźmi, to wchodzimy w taką tendencję znowu liberalną, którą się głosi dzisiaj niestety w Kościele. Bądź dobrym człowiekiem i wszystko będzie okej. To nie o to chodzi. Dobrym człowiekiem trzeba być, ale dlaczego? Ja jestem dobrym człowiekiem ze względu na dobroć Boga we mnie i przeze mnie. I nie wystarczy nam jakaś filantropia, jakieś dzielenie się z innymi, działanie społeczne, bo to też w Kościele, szczególnie na zachodzie Europy, się bardzo rozpanoszyło, wielkie dzieła. Tu potrzeba modlitwy, tu potrzeba zgiętego kolana, tu potrzeba wiary. I o to chcemy, kochani, prosić Boga, aby nasze serce, tak jak powiedziała siostra Faustyna, czuło, choć kryją Ciebie zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Zobaczcie, kochani, jak wiele dał nam Pan Bóg. On dał każdemu z nas, no cóż nam dał? Dał nam swojego Syna. Czy my mamy prawo oczekiwać jeszcze czegoś od Boga? Skoro Bóg dał nam, wydał Jego samego, Syna swojego, na ukrzyżowanie. Wszystko otrzymaliśmy w Chrystusie Panu naszym. A zatem wiele od nas wymagać się będzie. W związku z tym, kochani, słuchający tego Słowa Bożego, prośmy. Prośmy dobrego Boga, aby naprawdę dotykał naszych serc, nie tylko w byciu dobrym człowiekiem, co jest oczywiście ważne, powtarzam. Ważne jest, aby być dobrym człowiekiem, ale jeszcze ważniejsze jest, aby być dobrym człowiekiem ze względu na Boga, bo Bóg jest dobry. Już było wielu dobrych ludzi, którzy czynili dobre rzeczy, nie mówiąc i nie robiąc nic ze względu na wiarę. Nie tak ma być w Kościele katolickim, w którym wierzymy w rzeczywistą obecność Chrystusa Jezusa. Niech ta obecność prowadzi nasze życie. Dlatego wprowadziliśmy u Michała Archanioła adorację Najświętszego Sakramentu. I zapraszam Was, abyśmy się wytrwale przed Najświętszym Sakramentem modlili. W tej ciszy obecności Chrystusa tu i teraz wśród nas. Kolejna rzecz, abyśmy prosili Pana Boga o dobre zrozumienie Eucharystii. Tego, co jest początkiem i końcem, podstawą naszego katolickiego życia. Bez Eucharystii, bez Najświętszej Ofiary nie będzie Kościoła. Również w naszych sercach. Abyśmy to dobrze zrozumieli. Dlatego, drodzy, takie wielkie moje wołanie, abyśmy modlili się za tych, którzy są daleko od tego. Często w naszych rodzinach, w naszej bliskości. Ludzie, którzy może od lat na Eucharystię nie uczęszczają, bo coś tam, bo się ktoś obraził na księdza, na takiego, na tamtego, na innego. Straszne rzeczy. Módlmy się o wiarę dla ludzi, którzy są daleko od sakramentów. Aby Bóg w swoim miłosierdziu wejrzał na nich. Aby dotknął ich serc. No i wreszcie prośmy za naszymi rodzinami. To jest wielka intencja w naszej parafii. Aby były silne Bogiem. Zobaczcie, ile mamy intencji i zobaczcie, jakie one są ważne. Dziś w Szkole Maryi przynosimy je do Matki Bożej. Do Pani Miłosierdzia, która najpełniej z Miłosierdziem Bożym jest zjednoczona. Aby się za nas modliła. Aby właśnie zgodnie z tą opieką, czyli płaszczem Maryi, aby nas pod ten płaszcz przygarnęła. Aby nas prowadziła. Aby nas leczyła, bo ona jest lekarką serc. Aby nas leczyła z niedowiarstwa. I aby nas rozpalała gorliwością, bo ona jest świątynią Ducha Świętego. Prośmy Matkę Najświętszą o opiekę.
Niech to będzie ta opieka w naszej parafii, w każdym naszym sercu, w każdej rodzinie, w każdym dziecku. Niech będzie obecna opieka Matki Bożej, Pani Miłosierdzia, Królowa Rodzin, Królowa Polski, nasza Królowa. Niech nas, drodzy, prowadzi do Jezusa. Bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. Abyśmy zrozumieli w naszym życiu, naprawdę zrozumieli, że Pan Bóg dał nam wszystko, co nam potrzebne do zbawienia. Niech nas Bóg w tym umacnia i prowadzi przez ręce i serce niepokalanej Matki. Amen.